Dzień dobry, z rana. Ma 30. Ja już po śniadanku, po kawie, więc nie będę się zatrzymywał, dlatego trochę później. Dzisiaj dość dużo do butowania. Trochę się trzeba rozkręcić schodzeniem. Trochę nogi rozgrzać. A potem, to mówią chłopcy drogowcy, ogień na tłoki. W sumie nie musiałbym tak pędzić, ale trochę chcę, bo po pierwsze chciałbym jeszcze trochę potem pozwiedzać po Camino Paseratim. Może chciałbym odwiedzić to i tamto, więc też to jest czas, a 1 kwietnia idę do pracy, więc trzeba trochę tyłek zbierać. Niby jest dopiero dzisiaj 5, ale tak jak to było w tamtym roku, w tamtym miesiącu, to przeleciało tak. A co z tym kotem? Tak. Żeby jeszcze nie było tak łatwo, to oni sobie jeszcze tego koguta zrobili z płytek, nie? O, i to mają świra na punkcie tych płytek. To, ale super, to naprawdę ładnie wygląda. Naprawdę to ładnie wygląda, no ale... Cały z płytek jest zrobiony. Jeszcze lepiej. Jeszcze ma światełka wszędzie. No tutaj takie beskidzkie klimaty się zaczynają. Tak będzie już praktycznie... Tak mi się wydaje, znając te Galicja, ten rejon, to tak będzie już chyba do samego końca. A ja lubię. Co ty na to? A ja na to jak na lato. Dokładnie. Poznajecie tego gościa? Idziemy, patrzę, stoi. Ja z jednej strony torów kolejowych, on z drugiej. Ja mówię, zgubiłeś się? On mówi, nie, to ty się zgubiłeś, bo strzałki są tam. I przeszedł i za chwilę przejechał pociąg i idziemy znowu razem. Nie wiem, co to się dzieje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sprawa wygląda tak, że zrobiłem pomyłkę, zamiast piątki wpisałem czwórkę i nie dałem żadnego kierunkowego portugalskiego i dodzwoniłem się do Polski. A ta mówiła kopita po angielsku i nas starała się, a potem nagle przyszedł i zaczął mówić po polsku. I w ogóle gdzieś się dodzwonił do jakiegoś prywatnego domu, a się zadzwonił i się dogadał i mamy dwa łóżka w sumie niedaleko stąd. No i miałem dzisiaj przejść tak daleko, a przejdę krótko i tak to jest, wszystko się zmienia, trzeba brać życie jakim jest i tyle, no cóż. Kury wolnowybiegowe, które jak szczury szukają w śmietniku po prostu, to już się w głowie nie mieć. Normalnie jeszcze zadowolona jest, patrzcie. Jaka ekipa, kurza ekipa, o. Takie kurde, dzikie te kury trochę. No i zaczęło padać, więc... Ale akurat jak zaczęło, to była tutaj knajpa. Na szczęście mój najlepszy przewodnik tutaj wiedział, że to jest ta knajpa. Więc mówi, zaraz zobaczysz, będzie zacznie padać i akurat będzie knajpa. I właśnie jest. Czekamy aż przejdzie. Nie. Mamy jeszcze kilka kilometrów. 10. 8. 8 km chyba mamy. No, 8 km. 8 km to jest chwila, także. Jest dopiero 12, więc mamy czas. Przestało padać.
czasami po prostu warto poczekać. Nie ma się co śpieszyć, bo pośpiech jest złym doradcą z reguły. Sytuacja wygląda tak, że leje jak jasna tego, więc po prostu akurat spotkałem Erika, to wcześniej było widać gdzieś tam na nagraniu, spotkałem Erika, no i akurat on mówi, to zadzwonimy, zarezerwujmy miejsce do spania i w ogóle, no w ogóle idealnie, nie? No i ogólnie zmokliśmy jak szczury. Okazało się, że tutaj jest jak w domu, zresztą wam zobaczcie, no kuchnia, jesteśmy w ogóle, tu jest cieplutko, w ogóle moje spodnie się suszą. No, czego więcej chcieć w ogóle, nie? W ogóle nic więcej. No i tak to wygląda. Noc, jest taki budynek tam obok, w ogrodzie, gdzie my śpimy, jest łazienka, tam wszystko i w ogóle. Jeszcze to jest miejsce, które jest dość słynne podobno. Erik mówi, że tutaj trzeba przyjść, bo jest w ogóle fajna atmosfera i tak dalej. Co najlepsze, tutaj są datki dowolne. To jest z jedzeniem, ze wszystkim. Już od razu zostaliśmy poczęstowani winem. Do wyboru białe, czerwone, w ogóle z polskim wino. Także takich miejsc jak najwięcej. Tego życzę sobie i wam. Nice way, nice life, be stronger, be power, with energy. And Camino is tomorrow, step by step. Nie wiem, co tu się jeszcze wydarzy, ale już zaczyna się, pioseneczki się zaczynają. No co ma się nie śmiać, no wiadomo, nie? Podobno tutaj jest tak zawsze, no ale okej. Jak najbardziej pozytywnych relacjach. Dobry. No tak się dzień zaczął. Niezbyt optymistycznie, tak powiem. Leje dalej. Teraz trochę słabiej, ale w nocy bardzo lało i naprawdę pogoda jest taka. No wczoraj trochę żeśmy poimprezowali. Widać po wszystkich, po mnie też na pewno. No ale nie, no jest git, naprawdę super. Nie. Ważne to nie przesadzić. Wczoraj nikt nie przesadził. Buty mokre, wszystko mokre. Nic się praktycznie mi nie naczynało. Parę rzeczy
spodnie wysuszyłem, tak? Ale idę dzisiaj w inny. A buty, wkładki do butów wszystko mam mokre dalej. Mimo, że powkładałem gazety, i tak jest wszystko mokre. Więc... No... Zobaczymy. Co mam powiedzieć, no... Popatrzcie sami. Wieje zimno. Ogólnie jest eksperyment, bo wrzuciliśmy brudne buty, mokre buty. To suszarki nam latają, napierdzielają we wszystkie strony. No nie, zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak to przetrwa suszarka i czy ten, ale właściciel tego przybytku mówi, że okej, że spoko, że możemy, więc... No, dobrze. A ogólnie znowu, o, tęcza. O, ciekawe, czy się nakręci. Ciekawe, czy będzie widać. Ciekawe, czy będzie widać tęczę. Po prostu cały dzień dzisiaj jest w kratkę. No, w sumie mówią w marcu, jak garnki, nie? Daje czarno ta pogoda. Od wczoraj tak jest. Podobno jutro też ma tak być. Ale się nie nastawiam, nie wiem, nie słyszałem, bo będę coś powiedzieć jutro w pogodzie. Lepiej nie wiedzieć. Chociaż oczywiście już nikt też musiał powiedzieć, tak? A, będzie dobrze, co ma być. Kamino. Pani zobaczyła, że nie mam żadnych butków ani sandałów? I mi przyniosła sandały. No to są właśnie uroki Camino tak naprawdę, bo po prostu wszyscy przychodzą po całym dniu zmoknięci w ogóle, a potem przysiada i je się razem i wszyscy są zadowoleni, uśmiechnięci. Znaczy to jest naprawdę moc tego miejsca tutaj też. Po to tutaj właśnie też się przyjdzie.